to podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawi Cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Dzieci mogą być wege. Tak po prostu. Dzisiaj jest ze mną Aśka Rzeźnik, czyli ekspertka od mediów społecznościowych, pochłaniaczka ton książek i autorka przepisów kulinarnych, a także sporej kolekcji e-booków i 2 solidnych wydań papierowych. No ale przede wszystkim Aśka jest mamą Igiego i weganką, dzięki czemu Igi również jest weganinem. No i właśnie o tym macierzyństwie w weganizmie będziemy dzisiaj rozmawiać. Aśka, witam Cię serdecznie w Wegaństwie. Cześć, witam. Zanim jeszcze zaczniemy tak na poważnie, powiedzmy krótko o Twojej nowej książce, która dopiero co jest po premierze. Ona się nazywa Weganizm to proste i uwaga, ma 387 stron, a pierwsze 200 to nie są przepisy. Zatem co tam znajdziemy w tych pierwszych 200 stronach? Tak, dokładnie. Moi obserwatorzy, moje czytelniczki już nazywają tę książkę Biblią Weganizmu i myślę, że trochę z przymrużeniem oka, ale można to w ten sposób nazwać, ponieważ to jest taka kompleksowa pozycja przeprowadzająca za rękę od diety tradycyjnej aż do weganizmu, czyli pierwsze 200 stron to jest część poradnikowa dotycząca nie tylko żywienia, ale też różnych innych sfer życia, także relacji, no i tam innych kwestii, więc jeżeli ktoś chce przejść na weganizm, to zamiast siedzieć na różnych grupach na Facebooku, wertować co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo tutaj niestety jest dużo fake newsów, to może sięgnąć po prostu po moją książkę i wszystko tam ma podane notacje. To jest rozwinięcie twojej poprzedniej książki, tej w wersji papierowej, czyli Smart Vegan. Tam nie bałaś się, że treści będą się dublowały i przez to, że będzie gorszy troszeczkę odbiór? Nie bałam się, ponieważ wydałam pierwszą książkę 5 lat temu już, tak, 5 lat temu, więc w tym czasie ja już zrobiłam duże postępy, też bardzo rozwinęłam swoją wiedzę w temacie właśnie takich psychologicznych kwestii, czyli tego przede wszystkim jak zmieniać nawyki, ale też tego jak po prostu człowiek działa, bo mnie zawsze denerwowało to takie mówienie, a chcieć to móc, i więc uczę się o tym, dlaczego wcale to nie jest takie proste. A poza tym też poczyniłam spore kulinarne postępy, no i też w Polsce wiele się zmieniło pod tym względem, więc zdecydowanie ta nowa wersja książki jest o wiele, wiele bogatsza. Zresztą to też był warunek wydawnictwa, że aby wydali książkę, to musi być 50% nowych rzeczy. No tak, a ty w ogóle kiedy zaczęłaś być weganką? Weganką zaczęłam być 8 lat temu. W październiku będzie dokładnie 8 lat. No to już kawał czasu, nie? To faktycznie dużo się zmieniło przez te ostatnie lata. Tak, zdecydowanie. A jeszcze a propos książki, jeżeli ktoś ma już jakąś wiedzę o weganizmie, to na przykład ja bym chciał sobie taką książkę przeczytać, to myślisz, że warto? Znaczy, no to pytanie takie dość tendencyjne, ale tak. Czy znajdę w tej książce coś ciekawego dla siebie? Oczywiście oprócz przepisów jeszcze, jako osoba, która trochę wie już o weganizmie. Wiesz co, to zależy jakie masz doświadczenie, bo jeżeli jesteś weganinem od kilku lat i masz to poukładane w głowie, to myślę, że ta część poradnikowa raczej nie jest dla Ciebie, natomiast jeżeli zachęcasz gdzieś tam swoich bliskich, rodzinę, znajomych do weganizmu, to myślę, że warto przeczytać tę część poradnikową, też żeby wiedzieć jak do takich osób docierać albo też czego nie robić, no i później, żeby ich zachęcić też, żeby móc im tę książkę pożyczyć. Tak, żeby świat był wegański w pewnym momencie. Dokładnie. No dobra, tyle o książce, przechodźmy do głównego etapu. Powiedz, czy te twoje codzienne posiłki i te posiłki też Igiego, one wyglądają zawsze tak estetycznie jak te na Instagramie? Nie, zdecydowanie nie zawsze. Wiesz jak to w życiu, no czasem jemy coś takiego, co faktycznie wygląda pięknie, co później fotografuję na Instagram, czasem jakieś gotowce, coś na szybko, a czasem to jest naprawdę coś losowego. Na przykład mój syn uwielbia strączki, ale strączki takie po prostu w czystej postaci, po prostu ugotowane i bez żadnych przypraw, w żaden sposób nie przetworzone, po prostu uwielbia je tak zajadać, więc ja się śmieję, że on jest bardzo prosty w obsłudze, jeżeli chodzi o jedzenie i jeżeli nie wiem, co mu dać zjeść, a chcę coś mu dać na szybko, no to naprawdę wystarczy, że puszkę fasoli otworzę i wiesz, do tego dam mu jakieś owoce i naprawdę posiłek jest gotowy. Więc zdecydowanie no, różnie to bywa. Pamiętam ten moment, w którym dawałaś wyraźnie znać u siebie na Instagramie, że od teraz będzie tam dużo informacji o dziecku, no bo to jest twoje życie i jak się komuś nie podoba, to nie musi tego wszystkiego obserwować. No i właśnie, jak zmieniło ta ciąża i urodzenie dziecka, jak zmieniło to wszystko odbiór ciebie w sieci? Wiesz co, powiem ci, że miałam wrażenie, że jakoś bardzo się to nie zmieniło, natomiast takim zdarzeniem z rzeczywistością były moje spotkania autorskie w Krakowie i we Warszawie, gdzie większość osób, które przyszła, to były osoby z dziećmi, z takimi właśnie maluchami. Nie wiem, może jedna czy dwie osoby przyszły bez dzieci, ale pozostali wszyscy przyszli z dziećmi, więc wtedy jakby się zorientowałam, że faktycznie trochę chyba jeszcze brakuje wciąż tych treści dla wegańskich, czy też pewnie i wegetariańskich rodziców, więc myślę, że to też jednak jest spora część mojej społeczności. No ja też tak myślę, bo od początku też odkąd zacząłem robić ten podcast i tam mówiłem, że będę miał wywiad z dietetykiem, że tam z kimś tam będę rozmawiał jeszcze, to pojawiały się pytania, czy nie zrobiłbym z kimś właśnie o karmieniu dzieci w sposób wegański czy tam wegetariański, no bo trochę nie wiadomo, jak się za to zabrać, ale do tego też za chwileczkę jeszcze sobie przejdziemy. A powiedz, jak w ogóle wyglądała ciąża podczas tego, jak jesteś weganką w realnym życiu? Czy ludzie ci nie zarzucali nieodpowiedzialności? Na przykład jak szłaś do ginekologa albo, nie wiem, rodzice? Nie, rodzice nie. Rodzice moi już jakby wzięli na klatę to, że jestem weganką. Natomiast z ginekologiem miałam taką historię, że faktycznie poszłam i może nie zarzucał mi nieodpowiedzialności, ale był bardzo wobec tego weganizmu sceptyczny i powiedział tak, no to już wiadomo, dlaczego taka chuda, bo tam obliczył moje BMI, a ja zawsze byłam bardzo szczupła, czegokolwiek nie jadłam, to zawsze byłam takim szczypiorkiem, no ale lekarz stwierdził, że to jest na pewno kwestia weganizmu i jak poszłam na drugą wizytę, a już z wynikami morfologii i tam wszystkimi innymi, które trzeba było zrobić, no to powiedział, o, takie dobre wyniki na diecie roślinnej, no ale jeszcze pani spadną. Tutaj przed chwilą też była pani, ale w zaawansowanej ciąży i też weganka i już jej spadły te wyniki. I ja już po tej wizycie powiedziałam, nie chcę mieć z taką osobą do czynienia, nie chcę tego przez całą ciążę przeżywać i poszukałam nowego lekarza, który już nie miał z tym problemu, a jak miałam trochę niską hemoglobinę, co jest raczej typowe w ciąży, no może nie typowe, ale zdarza się bez względu na dietę, to spokojnie po prostu wypisał mi żelazo, powiedział, żebym przyjmowała żelazo, ale nic nie komentował mojej diety, po prostu był z tym okej. No to w porządku, szukałaś go wtedy po jakichś grupach wegańskich, grupach matek? Czy tak po prostu trafiłaś? Nie szukałam go w ogóle w internecie, tylko przejrzałam w internecie może jakieś tam opinie o różnych lekarzach, nie pod kątem stricte weganizmu, tylko po prostu pod kątem podejścia do pacjentki. No i tak naprawdę trafiłam do lekarki, która wydawała mi się okej, ale ona powiedziała, że ona nie prowadzi ciąż, ale poleciła mi za to swojego brata albo szwagra, chyba brata. No i poszłam do niego, no tak po prostu, żeby zorientować się, jak on do tego podejdzie i wszystko było okej, więc na szczęście się udało, chociaż byłam już wtedy w połowie ciąży, więc trochę to zajęło. A powiedz mi, jeżeli chodzi o to takie traktowanie ciebie jako nieodpowiedzialnej matki, powiedzmy, to coś się zmieniło po urodzeniu Igiego? Zastanawiam się, ale chyba nie. Wiesz, mam wrażenie, że jednak trochę czasy się zmieniły, a może to ja mam szczęście, bo też jak na każdego pediatrę, jakiego trafiłam, to wszyscy byli z tym okej, po prostu stwierdzali, że no wiadomo, muszę zrobić badania, i bez problemu też wystawiali skierowania na badania, ale nikt nie miał z tym problemu, więc tutaj żadnych historii, żadnych anegdotek w tej kwestii nie mam. No to ja się tak naprawdę bardzo cieszę, nie? Bo myślałem, że tych anegdotek będzie strasznie dużo i że świat jeszcze nie jest gotowy na rodziców wegan, a się okazuje, że przynajmniej w jakichś większych miastach jest spora szansa, żeby w taki sposób działać. A tak w ogóle jeszcze taki mały off-top, tutaj sobie przygotowałem jedno pytanie, bo przyznam się, że obserwuję ciebie już od paru ładnych lat, jeszcze zanim byłaś w ciąży, jeszcze zanim był Igi i czuję się, jakbym ciebie tak całkiem nieźle znał. I jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no pamiętam właśnie ciebie przed ciążą, pamiętam cię z brzuchem, zaraz po porodzie, za ekranu towarzyszyłem ci przy różnych problemach związkowych, jakichś rozterkach dotyczących macierzyństwa, nie wiem, zatrudnianiu niani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak się czujesz w ogóle z tym całym takim ekshibicjonizmem w mediach społecznościowych? Ciekawe pytanie. Wiesz co, no czuję się okej, bo gdybym się nie czuła z tym okej, to bym tego nie robiła. Ja też tego nie odbieram jako ekshibicjonizmu, bo to też nie jest tak, że ja pokazuję totalnie wszystko. Faktycznie wiele pokazuję i o wielu kwestiach swojego życia mówię, ale ja myślę o tym bardziej w takiej kwestii, co może z tego dobrego wyniknąć. No wiadomo, że czasem po prostu coś tam sobie powiem, żeby, nie wiem, ponarzekać sobie, jak każdy człowiek sobie lubi czasem ponarzekać, ale myślę, że dużo kwestii jest takich, które są jeszcze za mało poruszane w przestrzeniach publicznych i z których jednak, o których po prostu powinno się mówić. Tak jak choćby właśnie kwestie alimentów, kwestie rozstań, kwestie samodzielnego wychowania dziecka. Powiem Ci, że kiedy zaczęłam o tym mówić, właśnie o tych alimentach, o problemach z tatą mojego syna po rozstaniu, to odezwała się do mnie masa kobiet, która mi dziękowała, że na ten temat mówię i część z nich zmotywowały te tematy u mnie do tego, żeby zawalczyć o siebie i o dziecko, żeby na przykład złożyć pozew o alimenty albo żeby złożyć pozew o większe alimenty, bo one myślały, że jak facet płaci, nie wiem, 500 zł, to one muszą to przyjmować z pocałowaniem ręki i się na to godzić. A tak nie jest, bo wysokość alimentów zależy od wielu różnych kwestii i ja właśnie o tym u siebie mówiłam, więc jakby nie czuję się z tym tak ekshibicjonistycznie, nie czuję się z tym tak, że jakoś tam wszystko na swój temat pokazuję, a jak ktoś mi pisze, że coś tam w jego życiu na dobre zmieniłam, to zawsze jest to dla mnie mega miłe i, no i myślę, że warto. No, ludzie widzą odbicie, wiesz, swojego życia w życiu twoim, no i fajnie, że jest ten dobry odzew, fajnie, że ty się z tym dobrze czujesz, no i wiesz, no dobra robota, lecimy dalej. Więc wróćmy może do tej kwestii już związanej z dziećmi, bo zastanawia mnie jeszcze to, jak właśnie twój syn radzi sobie w kontakcie z rówieśnikami, którzy na przykład, nie wiem, na placu zabaw jedzą sobie kabanosa od swojej mamy i mogą nie rozumieć, że Igi nie jada mięska albo sera. Wiesz co, jeszcze mój syn jest chyba na to za mały, żeby, nie wiem, zwracać na takie rzeczy uwagę, natomiast właśnie teraz będzie szedł do żłobka. Na dniach zaczynamy adaptację i powiem Ci, że zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, no bo on będzie oczywiście jadł wegańsko, ale wiem, że inne dzieci tam mają dietę tradycyjną, no i myślę sobie, że on będzie ciekawy tego, co tam mają na talerzach i wiesz, będzie tam jednak próbował sięgnąć. Zresztą jak teraz byliśmy na obiedzie u moich rodziców i moi rodzice normalnie jedzą mięso i mój tato właśnie tam miał mięso na talerzu i siedział koło niego, no to już tak patrzył, no co to tam jest, więc jeszcze to wszystko przede mną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo to też jest właśnie bardzo ciekawe, czy ty będziesz go w jakiś sposób przymuszać do tego, żeby on tego mięsa nie jadł, czy raczej tłumaczyć, a jeżeli się zdecyduje, że on by jednak chciał jeść kurczaczka albo pić mleko od czasu do czasu, to będziesz to akceptować? Wiesz co, myślę, że raczej będę otwarta Na pewno nie będzie to dla mnie łatwe, ale będę otwarta na to, żeby on próbował. No bo też ja wiem, że to jest jednak odrębny człowiek, że to nie jest moja własność, czy jakiś tam mój projekt, tylko odrębny człowiek, więc i też takiemu maluchowi, który ma 2 czy tam 3 lata, myślę, że ciężko jest jeszcze tak wyjaśnić, dlaczego się nie je jakichś tam produktów. Więc ja podchodzę do tego tak, że no, jeżeli będzie chciał spróbować, no to spróbuję, ale w domu jemy roślinnie. I ja do domu nie będę kupowała jakichś niewegańskich rzeczy. Oczywiście twierdzę tak w tym momencie, a jak to będzie w przyszłości, no to zobaczymy. Wiem, że niektórzy rodzice mają tak, że no, są weganami, ale dzieci na przykład idą do przedszkola i zaczynają jeść wegetariańsko. No i wtedy rodzice też robią tam jakieś wyjątki, typu nie wiem, kupią jajka do domu czy coś w tym stylu. Ja na razie twierdzę, że u nas będzie zawsze w domu wegańsko, no ale wiesz jak to w życiu, no czas pokaże. Przeczytałem też w jednym z swoich wpisów coś bardzo ciekawego. Tam mówiłaś o włączaniu dziecka w rytuał jedzenia i o tym, żeby nie podawać mu bezkształtnych papek, których dorośli by nie chcieli ruszyć. Czyli z tego rozumiem, że od początku mu gotowałaś i jakieś tam gerberki, tego typu rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę. Tak, od początku Igi, mimo że na początku rozszerzania diety nie miał jeszcze zębów, ale od początku dostaje kawałki jedzenia. Na początku to były jakieś tam po prostu ugotowane warzywa pokrojone w słupki. Później już coraz więcej jakichś tam potraw, coraz więcej też bardziej przetworzonych, w sensie na przykład nie tylko warzywa, ale też placki czy coś w tym stylu. Ale tak jak powiedziałeś, gerberki, czyli papki, raz na jakiś czas też się u nas pojawiały, kiedy po prostu miałam jakiś gorszy moment, na przykład po rozstaniu z moim już byłym mężem, kiedy po prostu nie miałam totalnie na nic siły, no to wtedy te słoiczki mnie ratowały. No dobrze, że jest taka opcja. Oczywiście, a w ogóle dużo jest pracy przy przygotowywaniu jedzenia dla takiego malucha? Czy to jest gotowanie na przykład przy okazji gotowania dla siebie, czy jakoś dodatkowo, wiesz, potrzebujesz mieć jeszcze jeden etat, żeby to robić? Nie, zdecydowanie właśnie metoda BLW polega na tym, że nie gotuje się osobno dla dziecka, tylko podajemy mu kawałki tego jedzenia, które my sami też jemy. Oczywiście tam z zachowaniem pewnych zasad, no bo dziecko między 6 miesiącami a 1 rokiem życia nie może spożywać potraw z dodatkiem soli, czy tam z dodatkiem cukru. Są tam jakieś, no dosłownie kilka produktów zakazanych. Ale wystarczy mieć to na uwadze, przygotowując danie dla siebie, no nie wiem, na przykład gotując zupę dla siebie, po prostu wystarczy, że nie posolimy jej, tylko damy ją najpierw dziecku, a sobie możemy posolić na talerzu, więc można dla dziecka też gotować tak szybko i bezproblemowo jak dla siebie. No pytałem o to, bo wiele osób w kontekście dzieci zasłania się brakiem czasu, nie? Ale z drugiej strony też panuje takie przeświadczenie, tak w miarę powszechnie, tak mi się wydaje, że dieta wegańska to jakiś taki eksperyment, wiesz, wymyślanki, więc dorośli mogą to robić sobie, ale dzieci to, wiesz, zostawmy spokoju, nie? I swoją drogą pojawiają się też jakieś takie artykuły raz na jakiś czas, takie clickbaitowe w sumie, o weganach, którzy, wiesz, zagłodzili swoje dzieci i to jakieś patologiczne historie totalnie tam wychodziły, ale to gdzieś zostaje w tej świadomości społecznej. Tak, powiem Ci, że ja mam właśnie Google Alerts na hasła wegańskie i weganizm i raz na jakiś czas dostaję właśnie takie newsy. Nawet wczoraj czy przedwczoraj dostałam takiego newsa, że jakaś tam matka zagłodziła swoje dziecko, nie wiem czy ono zmarło czy nie, nieważne. W każdym razie powiem Ci, że nawet we mnie to też gdzieś tam zostaje. Zwłaszcza, że mój syn ostatnio jest niejadkiem i po prostu je mniej, więc ja od razu, wiesz, od razu mam te wszystkie historie przed oczami, ale zobacz, że jeżeli ktoś je tradycyjnie i gdzieś tam zagłodzi swoje dziecko, czy po prostu nieodpowiednio je odżywia, no to już nie zwraca się takiej uwagi na jego dietę. Nie ma nagłówków krzyczących: osoba jedząca mięso zagłodziła swoje dziecko. Albo w drugą stronę, bo mamy teraz przecież epidemię otyłości. To osoba jedząca mięso upasła swoje dziecko tak, że mając 5 lat waży 100 kg. No nie ma takich nagłówków. Kiedy ktoś je mięso i w ogóle wszystko, to nie zwracamy uwagi na dietę, nie widzimy korelacji między dietą a tym, co robi ze swoim dzieckiem. Natomiast w kwestii weganizmu to od razu to powiązujemy. Tak, no bo dieta mięsna nie jest w ogóle kontrowersyjna, a wegańska jest, wiesz, no to jest, no tak, to jest ta rzecz. A Twoim zdaniem, tak jeszcze w kontekście samego weganizmu, mleko matki jest wegańskie czy nie jest wegańskie? Tak, jak najbardziej mleko matki jest wegańskie. Podawane swojemu własnemu dziecku, no chyba, że ktoś by zapłodnił kobietę na siłę, tak jak zresztą jest z krowami, po to, żeby odciągać jej mleko, no to wtedy by to nie było wegańskie. No ale jak wiemy, w weganizmie chodzi o to, żeby jak najbardziej zredukować cierpienie i wykorzystywanie zwierząt. No a to, że organizm kobiety produkuje mleko dla jej dziecka i to dziecko to mleko spożywa, to nie jest żadnym cierpieniem ani żadnym wykorzystywaniem. A jeżeli jakaś kobieta tak uważa, no bo wiadomo, różne są przypadki. W niektórych przypadkach to karmienie jest jednak bardziej problematyczne. No to wtedy taka kobieta może zaprzestać w każdej chwili tego karmienia. No to ja podobnie też tak uważam. To pytanie po prostu pojawia się na grupach wegańskich raz na jakiś czas, więc dlatego też zadałem je tobie. Ale tak, też jestem zdania, że weganizm to nie tylko dieta, tylko to jest pogląd na świat, podejście do cierpienia zwierząt, do ograniczania tego cierpienia, więc jeżeli cierpienia nie ma, no to automatycznie wszystko jest wegańskie. Dobra, wiesz co, powiem ci, że ja trochę jestem niedzieciowy tak naprawdę, bo ja nie mam dzieci i też przyznam się, że nie planuję dzieci, więc to zupełnie nie jest moja bajka, dlatego poprosiłem moją przyjaciółkę Anię Salomon, która jest matką i od początku chciała właśnie zacząć karmić swoje dzieciaki roślinnie, ale trochę nie wiedziała, jak się do tego zabrać. Poprosiłem ją, aby trochę mi pomogła przy tym wywiadzie i przygotowała pytania, które ją nurtują. Więc w tym miejscu pozdrawiam Anię serdecznie i mam dla ciebie 12 pytań z perspektywy matki, bo chciałbym, żeby nasza rozmowa była czymś więcej niż tylko luźną pogawędką. Oczywiście. No dobra, to zaczynamy. Wtedy pierwsze z tych pytań to, czy weganizm u dzieci trzeba wprowadzać od razu, czy stopniowo, a jeżeli stopniowo, to w jaki sposób? Myślę, że najlepszym wyjściem jest wprowadzenie weganizmu od razu, w sensie od początku rozszerzania diety, bo to jest po prostu najłatwiejsze, a zwłaszcza jeżeli sami jesteśmy weganami. No jeżeli gotuje matka i sama jest weganką, no to jest po prostu najłatwiejsze, bo wystarczy się zapoznać z tam, tak naprawdę bez względu na dietę trzeba się zapoznać z zasadami rozszerzania diety, z tymi produktami zakazanymi w diecie niemowlęcia i już można to, co się samemu dla siebie gotuje, modyfikować pod dziecko i myślę, że to jest po prostu najłatwiejszy przykład. Ale jeżeli ktoś dopiero przechodzi na weganizm i już ma dziecko, rozszerza mu dietę, no to myślę, że wtedy stopniowo, tak samo też podajemy dziecku to, co my jemy. No na początku, jeżeli tylko ograniczamy, no to też można podawać dziecku to, co sami jemy, a potem stopniowo coraz więcej wegańskich posiłków włączać. No, trzeba pamiętać, że weganizmu trzeba się nauczyć, nie? I to zarówno u siebie, jak i u dzieci. Tak, dokładnie. A drugie pytanie wtedy. Jak weryfikować ewentualne niedobory w diecie? Czy trzeba co kwartał robić morfologię? Może aż co kwartał nie. Ja myślę, że i zresztą tak też słyszałam od dietetyków, że taką bezpieczniejszą opcją jest badanie się co pół roku, ale myślę, że też jeżeli zbadamy to co roku, jeżeli widzimy, że dziecko się prawidłowo rozwija, że nie ma jakichś dolegliwości, no to myślę, że wtedy spokojnie można też raz na rok zrobić te badania i no po prostu tak samo jak u siebie sprawdzamy, czy coś się nie dzieje, tak? Jeżeli widzisz, że się coś u ciebie dzieje, no to idziesz do lekarza, tak? A jeżeli czujesz się dobrze, nic się nie dzieje i widzisz, że dziecko tak samo czuje się dobrze, nic się nie dzieje dziwnego, no to można zbadać po prostu wtedy raz na rok. A czy powinno się mówić pediatrze od razu? Znaczy, czy dobrze jest mówić pediatrze od razu, że dziecko jest wegańsko chowane, czy lepiej sobie darować, żeby nie wchodzić w konflikty? Szczerze mówiąc, to zastanawiam się. Wydaje mi się, że u nas było tak, że każdy lekarz pytał o to, no więc wiadomo, że powiedziałam. Ale czy tak mówić samemu z siebie? Chyba nie, chyba bym od razu nie startowała z taką wiadomością. Nie dlatego, że to jest jakieś kontrowersyjne, ale no jeżeli lekarz nie pyta, no to widocznie nie uznaje tego za jakieś super istotne. Wtedy można, no nie wiem, kiedy potrzebujemy tego skierowania na badania, no to wtedy napomknąć, że no dziecko jest na diecie wegańskiej i chcielibyśmy sprawdzić poziom tego, tego i tego. Chociaż tutaj muszę nawiasem powiedzieć, że za witaminę D i B12 i tak trzeba samemu dopłacić, bo nie jest to refundowane. B12 powiem Ci, że jest refundowane, ale w bardzo wyjątkowych wypadkach. Okay. Więc jeżeli dobrze zagadasz z lekarzem, to jest jakaś tam mała szansa, że Ci da refundację na to, nie? Ale no to mała szansa. Dobra, a maluchy powinno się suplementować od razu, czy lepiej trochę poczekać, aż podrosną? Wiesz, rozmawiałam o tym z dietetyczką Iwoną Kibiel, nawet mam u siebie na Instagramie zapisany live na ten temat, także ciekawych zapraszam tam i z tego, co ja teraz pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomylę, to witaminę D trzeba od razu przy rozszerzaniu diety włączyć dziecku do suplementacji, natomiast z witaminą B12 można poczekać do tego pierwszego roku życia. Jeżeli samemu kobieta ma taki odpowiedni poziom witaminy B12 i karmi piersią jeszcze dalej do tego pierwszego roku życia, no to wtedy można z tą suplementacją poczekać. Ja akurat dalej cały czas jeszcze karmię, więc u nas... No tak naprawdę w sumie niedawno, kilka miesięcy temu włączyliśmy suplementację B12. Okej. A na co zwrócić uwagę szczególną uwagę w doborze produktów albo całych potraw dla dzieci? Wiesz co, na żelazo. To jest taka rzecz, na którą trzeba się uczulić, czyli na to, żeby te posiłki dziecka były bogate w żelazo, czyli po prostu można sobie założyć, żeby to były produkty bogate w strączki i oczywiście, aby to żelazo się lepiej wchłaniało, no to podawać je w towarzystwie witaminy C, czyli na przykład jeżeli robimy jakieś placuszki z tofu albo z fasoli, no to możemy podać je teraz sezonowo truskawkami albo jabłkiem, albo no jakimś innym owocem i to już będzie takie fajne wsparcie do tego, żeby lepiej się to żelazo wchłaniało. A za dużo strączków nie jest w stanie zaszkodzić dzieciakom? Wiesz co... Ja wyznaję taką szkołę, że dziecko jakby jest kompetentne w tej kwestii apetytu i ono samo jakby sobie, no jeżeli samo je, tak, czyli samo sięga po jedzenie, no to myślę, że za dużo strączków nie jest w stanie zaszkodzić dziecku, ponieważ też nie karmimy go samymi strączkami, tak? Jeżeli ta dieta jest urozmaicona, czyli no dajemy wiadomo warzywa, owoce, też różne źródła węglowodanów i strączki, no to nie zaszkodzi. Wiadomo, że po prostu trzeba zachować umiar. Ja natomiast staram się, aby w każdym posiłku te strączki jednak były i nie sądzę, żeby to mogło jakoś dziecku zaszkodzić. Może jeżeli dziecko nie było przyzwyczajone od początku rozszerzania diety i nie dostawało strączków, no to wtedy bym była ostrożna i włączała je powoli, najpierw na przykład jedną porcję dziennie, później po jakimś czasie dwie porcje i tak dalej, ale jeżeli od początku rozszerzania diety, no to nie, po prostu różnorodna dieta i będzie ok. Mówiłaś o żelazie, a na wapń też trzeba zwracać uwagę? Tak, na wapń też trzeba zwracać uwagę, chociaż ja akurat zwracam większą uwagę na to żelazo. Właśnie z tym wapniem i żelazo to jest taka ciekawa i może trochę trudna kwestia, że to są pierwiastki, które jakby są dla siebie konkurencyjne, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby w posiłku przynajmniej takiego malucha, takiego no do roku, może tam po roku też, było albo źródło wapnia, albo źródło żelaza, żeby one ze sobą nie konkurowały. Tak, czyli na przykład jeżeli no nie wiem, używamy mleka z fortyfikowanego w wapń, bo to właśnie warto tych zamienników na biału używać fortyfikowanych w wapń, no to może łączmy je na przykład z węglowodanami, ale nie z białkami, tak, żeby to wapń i żelazo ze sobą nie konkurowały. Oczywiście wiadomo, tak też mi powiedziała Iwona, żeby się na tym nie fiksować jakoś super, po prostu tak mniej więcej się starać, żeby to ze sobą nie konkurowało, ale też no, nie mieć na tym punkcie fioła. No tak, no i wszystko powinno być dobrze. A mogą wystąpić u dziecka jakieś szczególne objawy, kiedy coś w diecie jest nie tak? Właśnie a propos tego wapnia, czy żelaza, czy jakichś innych takich charakterystycznych dla wegan, powiedzmy, młodych wegan rzeczy? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie orientowałam się, jakie są konkretne skutki niedoborów, bo ja po prostu staram się, żeby ta dieta była bogata w to, co trzeba i regularnie robię dziecku badania. No myślę, że po prostu wystarczy zwracać uwagę na wszelkie jakieś nietypowe zachowania. No nie wiem, na przykład to, że dziecko jest jakieś bez energii, zmęczone, ospałe. No to już jest sygnał, żeby iść do lekarza, tak? Nie wiem, czy to prawdopodobnie byłoby to związane z jakimś niedoborem, no ale po prostu zwracamy uwagę na wszelkie jakieś odchyły od normy w tych zdrowotnych kwestiach, no bo my znamy swoje dziecko najlepiej. Każdy rodzic jest specjalistą od swojego dziecka i będzie wiedział, co u jego dziecka będzie jakimś nietypowym zachowaniem czy nietypowym objawem. A jak często powinno się właśnie lekarza odwiedzać, pediatrę albo może dietetyka, a nie pediatrę według ciebie? Szczerze mówiąc, dietetyka myślę, że odwiedziłabym, gdybym nie miała totalnie pojęcia na ten temat, ale w internecie jest, no tyle już można poczytać, no można też właśnie posłuchać sobie tego mojego live'a z dietetyczką. Jest w internecie po prostu tyle wiedzy, że spokojnie można się tego samemu nauczyć. Jest mnóstwo specjalistów, więc... Ja nie byłam z Igim u dietetyka ani dietetyczki i raczej nie zamierzam iść. Natomiast jeżeli chodzi o lekarza, no to po prostu odwiedzamy go przy okazji szczepień i wtedy oczywiście jak jest zdrowy, no to wtedy lekarz tam wiadomo zwraca uwagę, zawsze też waży dziecko, no a jeżeli jest dziecko chore, no to wiadomo wtedy idziemy po prostu od razu do lekarza. Także, no nie wiem, nie ma jakiejś specjalnej częstotliwości. Po prostu przy okazji szczepień, moim zdaniem, z dzieckiem zdrowym wystarczą te wizyty. No, takie pytanie ode mnie teraz. Czy zwracasz uwagę na składy leków? Czy tam nie ma jakiegoś właśnie mleka, jakiegoś miodu, jakichś takich dziwnych rzeczy? Szczerze mówiąc, różnie. W sensie na przykład, jeżeli biorę coś, co jest w kapsułkach, no to... Pytam o to, czy mogę dostać w kapsułkach, które nie są z żelatyny, ale wychodzę z założenia, no, że jeżeli lek muszę wziąć, bo jestem chora, no to muszę go wziąć i jakoś nie zagłębiam się specjalnie w składy. No jeżeli chodzi o suplementy, no to wtedy staram się wybierać te wegańskie. Tam gdzie można, rozumiem. Dobra, wracamy jeszcze do tej krótkiej listy pytań, która już nam się powoli kończy, więc tutaj cię za długo nie będę zatrzymywał już. Powiedz mi, czy jest jakaś literatura, którą polecasz w związku z wychowywaniem dziecka po wegańsku? Czy to nie musi być polska literatura? Wiesz co, powiem tak, no jest książka, polska książka Mama na roślinach i Asia nie jest może dietetyczką, natomiast wychowuje, no już teraz ma 2 dzieci, ale napisała książkę jak miała 1 i myślę, że ona jest bardzo fajnym takim wzorem w tej kwestii. Teraz też ubolewam nad tym, że na razie porzuciła swój Instagram, bo dużo fajnych kwestii u niej było na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o osobę, która się specjalizuje w kwestii dietetyki, no to tutaj polecam Iwonę Kibiel i ona ma takiego e-booka Wege Dziecko. Ma też książkę Wega Rodzina, właściwie to nawet 2 części tej książki i powiem tak, ja tych książek ani e-booka nie czytałam, natomiast Iwonę od dawna obserwuję, miałam z nią 2 fajne live'y i po prostu ufam jej w ciemno i wierzę, że w tych książkach czy w tym e-booku jest sam konkret i wszystko oparte na aktualnej wiedzy naukowej, dlatego w ciemno polecam. A z drugiej strony, czy jest jakaś literatura dla dzieci, która uświadamia, dlaczego jedzenie roślinne jest potrzebne i mówiąca o tym, co zrobić, żeby nam planeta przeżyła, którą też jesteś w stanie polecić, którą czytasz Igiemu? Są takie książki, ja powiem ci, że nawet jakieś tam mam gdzieś skitrane, ale na razie mu nie czytam, no bo on jest jeszcze za mały, na razie jeszcze takie bardzo proste bajki dopiero mu czytam, więc tutaj nic nie polecę. Chociaż nie, przypomniało mi się, że dostałam, kiedy byłam w ciąży, to dostałam takie dwie książki, Jasno pióra, uratowana kura, to jest jedna książka, a druga to jest Jaśminka uratowana świnka. One są już może dla takich no, trochę starszych dzieci, nie dla takich maluchów i mówią właśnie o takich uratowanych, jak sam tytuł mówi, zwierzętach i one są naprawdę moim zdaniem piękne i fajnie napisane, więc to mogę polecić i ja na pewno kiedyś, jak Igi już będzie w odpowiednim wieku, to będę mu te książki czytała. Jest jeszcze też taka książka Dlaczego nie jemy zwierząt, no ale ona też jest dla takich trochę starszych dzieci. Wydaje mi się, że takie maluchy, takie 2, 3, 4 lata, to bardziej jeszcze nie uświadamiamy, wiesz, na ten temat rzeźni i innych takich trudnych kwestii, tylko bardziej je uwrażliwiamy na zwierzęta, czyli ja myślę sobie, że na pewno pojadę do jakiegoś takiego schroniska czy sanktuarium, gdzie też są właśnie jakieś uratowane zwierzęta, tak żeby, wiesz, żeby moje dziecko miało taką styczność na żywo z tymi zwierzętami, żeby je na nie uwrażliwić, że to jednak są żywe, czujące istoty. Nie? No i zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi książkami. To jeszcze wszystko przede mną. Możemy się umówić za, nie wiem, 5 lat na kolejny podcast i wtedy ci opowiem. Okej, no właśnie ostatnie pytanie, które tutaj miałem, to dotyczy właśnie wprowadzania wiedzy o byciu wege. Kiedy zacząć, jak zacząć i tak dalej, no ale to już częściowo tutaj powiedziałaś, no bo to też jest taki problem, że dzieciaki się w różnym stopniu rozwijają, w różną prędkością rozwijają, nie? Więc mają też troszeczkę inną wrażliwość i no to nie jest łatwy temat pewnie, żeby wyczuć ten odpowiedni moment, w którym dziecko jest gotowe na to, żeby przyjąć tę chociażby podstawową dawkę informacji o tym, że świat nie jest taki wcale kolorowy i wiesz, i że te zwierzaki gdzieś tam cierpią bardzo, bardzo blisko. Tak, no ja myślę, że ważną kwestią jest to, żeby zwracać uwagę, o co dzieci nas pytają, no bo dziecko jak już zaczyna mówić, no to zacznie zadawać pytania, no i dzieci są też bardzo dobrymi obserwatorami, no i widzą różnice, nie wiem, w podejściu naszym do życia, a podejściu innych ludzi, no i dziecko zacznie zadawać pytania, a dlaczego, nie wiem, dziadek je to, a my tego nie jemy, nie? No i myślę, że tutaj jest kwestia tego, jak my na te pytania odpowiemy i na pewno jest to trudna kwestia, no bo jak to dostosować, odpowiedzieć, wiesz, prawdę, nie zbywać dziecka, nie mówić, a porozmawiamy jak będziesz duży, bo może wtedy dziecko w ogóle już w przyszłości nie wróci do tego tematu, bo będzie wiedziało, że a my je zbywaliśmy, więc to nie jest temat do rozmawiania z mamą. Jak tutaj odpowiedzieć właśnie w zgodzie z prawdą, ale też odpowiednio do etapu rozwoju dziecka. No jest to wyzwanie na pewno. No na pewno spore. Tak jeszcze jak mówiłaś o tych dziadkach, to w sumie to też jest taka dość ciekawa sprawa. Mam znajomych, którzy no próbują dzieci karmić w różny tam sposób, ale zazwyczaj po prostu ograniczają im słodycze. No i zazwyczaj wtedy też się dzieje taka sytuacja, że idą do dziadków, a dziadkowie, wiesz, pod stołem cukierka, nie? Czy u ciebie też coś takiego miało miejsce w którymś momencie, że wiesz, ta dieta była, ten weganizm był zagrożony, bo ktoś chciał dziecku po prostu zrobić dobrze w ten sposób? To może niefortunne wyrażenie, ale no generalnie wiesz, dać się jakiejś słodkości po prostu. Tak, wiadomo o co chodzi. W sensie tak, było. Do nas przychodzi taka bardzo miła pani sprzątająca, która uwielbia mojego synka, no i ona chce być miła i coś tam mu zawsze przynosi i przyniosła mu raz właśnie jakiegoś tam zająca czekoladowego, czy coś takiego, to było chyba na Wielkanoc, no ale ja już tam machnęłam ręką i po prostu oddałam tego zająca, no wiadomo, że Igiemu schowałam tego zająca szybko, zwłaszcza, że Igi też jeszcze czekolady nie je i oddałam go po prostu mojej bratanicy. bo oni tam jedzą wszystko, a ona ma też 6 lat, więc już tam czasem te słodycze może jeść. Natomiast ze strony dziadków, ze strony jakichś tam osób bliskich, to nie było na razie takiej sytuacji. Raczej mój tata się tam podśmiechuje, na przykład w trakcie obiadu, jak tam je mięso i mówi, że no tutaj może kiedyś, jak mama nie będzie widziała, to może kiedyś ci tam dam spróbować, czy coś w tym stylu, ale wiesz, to takie tam żarciki są. No myślę, że no jeżeli kiedyś będzie chciał spróbować i się uprze, no to cóż, no będę musiała się z tym pogodzić, no i spróbuję, no bo też, no myślę, że tak jak wcześniej już powiedziałam, że takiemu maluchowi ciężko jest wytłumaczyć, dlaczego nie może takiego czegoś zjeść, a ja, jeżeli nie wchodzi w grę jakaś kwestia bezpieczeństwa, no to nie chcę wprowadzać takich zasad, że nie, bo nie, że taka jest zasada i na razie ci tego nie wytłumaczę, ale po prostu masz się do tego zastosować. No jeżeli będzie chciał spróbować, no to spróbuję, no i trudno. Zresztą też no myślę, że za jakiś czas u swojego taty też będzie jadł, nie wiem czy mięso, ale może wegetariańsko, bo tata Igiego je właśnie bardziej wegetariańsko, w sensie sięga na przykład po jajka, więc też myślę, że może tak być, że no u niego tam to zobaczy, no i dlaczego ma nie zjeść tego, co tato je, prawda? A nie boisz się, że tam będzie jakieś problemy żołądkowe wystąpią, jeżeli nagle, wiesz, zje kawałek sera, który jest na mleku, albo właśnie jajko, którego nigdy w życiu nie jadł wcześniej? Jeżeli chodzi o jajko, to szczerze mówiąc takie ugotowane, no to się tego nie boję, no natomiast jeżeli chodzi o ser, no może tak być, no ale wiesz, nie tylko ja jestem rodzicem i myślę, że jeżeli to będzie u taty, no to on bierze na siebie też tę odpowiedzialność i przyjmuje ryzyko z tym związane. No tak, oczywiście, to po prostu zastanawiałem się, jak do tego podchodzisz. Dobra, czyli tym takim wyczuciem, jeżeli chodzi o dziecko i tym, że powinno móc podejmować jednak swoje własne decyzje, ale warto wytłumaczyć, dlaczego niektóre decyzje są moralnie po prostu lepsze. No chyba tutaj nie ma co się specjalnie czarować. Tym możemy zakończyć ten dzisiejszy odcinek i tę dzisiejszą rozmowę. Asiu, dziękuję Ci bardzo za to, że wyjaśniłaś mi i no nie tylko mi, grupie słuchaczy, na czym polega ten weganizm u dzieci i jak to zrobić, żeby to mogło działać po prostu, co okazuje się, że nie musi być jakieś takie turbo skomplikowane. Dzięki wielkie, Aśka, i zapraszam oczywiście do zakupu Twojej książki, do zajrzenia do Ciebie na Instagram i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Dzięki za rozmowę, było mi bardzo miło i ja również do siebie na Instagram zapraszam. No i koniec rozmowy. Okazuje się, że karmienie dzieci w sposób wegański nie musi być wcale jakieś bardzo skomplikowane, ani co ważniejsze, nie musi być niebezpieczne i to jest tylko pewien mit, który gdzieś tam siedzi jeszcze w wielu głowach. Do zaproszenia na Instagramy, dorzucam zaproszenie też oczywiście na Instagram Wegaństwo, no i też na Facebooka Wegaństwo. Dajcie znać, czy Wam się odcinek podobał i w ogóle, co tam u Was słychać. Tymczasem do usłyszenia w następny poniedziałek. Na razie!